Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałabym na tej wspaniałej konferencji poświęconej bezpiecznemu internetowi opowiedzieć o programie eTwinning, który działa w całej Europie od 2005 roku. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, może dofinansowywana. I moim zdaniem, ja jestem fanką i naprawdę uważam, że jest to wspaniałe narzędzie dla nauczycieli. I dlatego chciałabym właśnie o tym programie Państwu opowiedzieć. Program eTwinning polega na współpracy przedszkoli i szkół z całej Europy za pośrednictwem mediów elektronicznych. Czyli właśnie internet jest podstawowym medium współpracy, komunikowania się pomiędzy szkołami, ale także realizacji tych projektów edukacyjnych. Społeczność eTwinningowa to już naprawdę bardzo duża społeczność w Europie. Proszę zobaczyć na te liczby. W Europie ponad 200 tysięcy nauczycieli, ponad 100 tysięcy szkół, z czego około 10% to są szkoły i nauczyciele polscy. Jesteśmy z tego bardzo dumni. A najbardziej cieszy nas fakt, że ponad 10 tysięcy projektów zostało zrealizowanych w tym czasie od 2005 roku z udziałem właśnie polskich nauczycieli i polskich szkół. I tutaj mamy zdecydowanie pierwsze miejsce w Europie. Kto może realizować projekty eTwinning? Wszyscy nauczyciele w szkołach. Bibliotekarze szkolni, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, jeżeli znajdą czas. Obejmujemy programem przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, czyli uczniów i młodzież od lat 3 do lat 19, czyli w Polsce do matury. I z kim współpracujemy? Oczywiście. Przede wszystkim wszystkie kraje Unii Europejskiej, do tego kraje stowarzyszone, czyli Norwegia, Islandia, Turcja, Szwajcaria i Macedonia. I proszę Państwa, ciekawostka, od marca tego roku do eTwinningu dołączyły kraje wschodu i południa, czyli Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Tunezja. Najważniejsze cechy eTwinning to jest to, że realizujemy projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, czyli komputer, internet, kamera cyfrowa, aparaty cyfrowe, MP3, MP4. Młodzież, dzieci są tym zafascynowani i wykorzystujemy tę fascynację technologiami do tego, żeby wprowadzać tematy z podstawy programowej. Przy okazji, kontaktując się z kolegami z innych krajów, siłą rzeczy nasi uczniowie zwiększają swoje umiejętności, komunikując się w wybranym języku obcym. To nie jest jakby cel główny, ale przy okazji tak się dzieje. A to, co się dzieje przy okazji w dobrej atmosferze, jest lepiej zapamiętywane, lepiej wyćwiczone, a więc zwiększają się te umiejętności. Oczywiście w tych projektach realizujemy podstawę programową, czyli to, co my nauczyciele musimy robić w szkołach. eTwinning jest dla wszystkich. eTwinning jest bezpłatny i oferuje nauczycielom bezpłatne narzędzia internetowe, bezpieczne narzędzia internetowe. To szczególnie podkreślam. Od 2005 roku właściwie nie wydarzyło się nic, co mogłoby zakłócić bezpieczeństwo tych materiałów zamieszczanych w przestrzeni eTwinningowej. Raz w Polsce zdarzyło się, że nauczycielka zostawiła notes na swoim biurku i poszła do pokoju nauczycielskiego. Sprytny uczeń zajrzał do notesu, zobaczył login i hasło, zalogował się, no i jakieś tam niespodzianki przygotował. Ale wiemy wszyscy i zdajemy sobie sprawę, że ochrona tych danych, loginu, hasła, no to jest podstawowa sprawa.
Każdy nauczyciel może w ciągu roku szkolnego zarejestrować i zrealizować jeden projekt albo kilka projektów. W szkole każdy nauczyciel może mieć swoje własne projekty. Tutaj nie ma żadnych formalności, żadnych skomplikowanych procedur. W podstawie programowej polskiej w Polsce każdy uczeń gimnazjum musi pracować metodą projektów i właśnie projekty i twinningowe jakby znakomicie wpisują się w ten zapis programowy. Nauczyciele realizują projekty w czasie lekcji, częściowo zadając pracę do domu, częściowo tworząc takie zajęcia pozalekcyjne. Projekty i twinningowe pozwalają na indywidualizację nauczania, czyli dajemy inne zadania uczniom zdolniejszym, inne uczniom, którzy na przykład wrócili po dłuższej chorobie do szkoły. Wielu polskich nauczycieli mówi, że no nie ma takiej biegłości w używaniu języka angielskiego, niemieckiego czy francuskiego i dlatego proponujemy tworzenie takich zespołów nauczycieli. Na przykład nauczyciel historii, który pracuje w jednej z uczniami jednej klasy razem z nauczycielem języka angielskiego i jeśli jest taka potrzeba z nauczycielem informatyki, mogą wspólnie w zespole realizować jeden projekt e-twinningowy. Projekty e-twinningowe są elastyczne, a oznacza to, że możemy projekty zaplanować jako krótkie, a potem je przedłużać, czyli zaczynamy jako projekt miesięczny, dwumiesięczny, a potem przedłużamy do semestru, roku szkolnego, albo wręcz projekt może trwać 2-3 lata. To wszystko zależy od nauczyciela. Możemy zmieniać tematykę projektu, możemy zmieniać działania wstępnie zaplanowane, a potem na przykład uczniowie przychodzą do nauczyciela i proponują, nie, zróbmy jeszcze inaczej. I można to zrobić nawet w trakcie realizacji projektu, a warto się właśnie przychylić do tego, bo to zwiększa kreatywność uczniów, a także zwiększa ich motywację do realizacji tych zadań, czyli do nauki. Możemy zaprosić kolejnych partnerów, bo projekty e-twinningowe zakładają dwaj partnerzy. Potem możemy zaprosić trzeciego czy czwartego partnera z różnych krajów europejskich. Korzyści są przeogromne. Zwiększa umiejętność stosowania ICT, zwiększają się kompetencje językowe, uczniowie są bardziej kreatywni, mają większą motywację do nauki. Szkoły są lepiej postrzegane w środowisku lokalnym. W Polsce mamy teraz niż demograficzny, a więc niektóre szkoły muszą zostać zamknięte i jeżeli są w szkole prowadzone projekty europejskie, a więc na przykład projekty e-twinning, taka szkoła na ogół ma szansę przetrwania tych ciężkich chwil i mamy takie przykłady już kilku szkół, które miały być zamknięte 4 lata temu, a do dzisiaj jeszcze funkcjonują, bo właśnie cieszą się dużą renomą jako szkoły realizujące projekty europejskie. Nauczyciele wymieniają się doświadczeniami z innymi nauczycielami, uczą się od siebie nawzajem, rozwijają czy działają w zakresie awansu zawodowego. Pokażę Państwu taki filmik, żeby to, co mówię, nie było gołosłowne. Tylko nie wiem, czy ja to znajdę. Through this newfound belief in themselves.
The project that I actually was involved in was with 7 and 8-year-olds, and our partners were 8, 11 and 12. We had children in my class, English as additional language, and I had children with special needs, and it didn't make a lot of difference. We had drawing activities, paired work on laptops, writing, we were able to work with a partner. We were able to, because it involved dolls and comics, you can really engage children with that. This is a bit of an aside really, but when we were in Berlin, we took the dolls with us, and we had some journeys around Berlin with the dolls, and then we were able to share those photographs with the children, so they were very excited. E-twinning has a particular role to play in helping difficult to reach pupils. It motivates children in ways that just a normal classroom can't. If you take the fact that they've got a real audience for their work, and that audience might be interested in things that they are personally interested in. You take boys, for example, football. Obvious topic of conversation between countries, competition between countries and so on. I've seen young boys ask their teacher to check their work because they're writing something about football to another country, and for a teacher, having someone who's difficult to reach people come to you and say, please can you check it's all right, because I don't want them to think I can't write good English, is marvellous. It gives them a sense of importance. It actually improves their self-esteem. They're able to actually value themselves and value what they're doing. They feel important. They feel part of the community. They feel part of the school. Well, the amazing thing is that children don't even realise they've been learning. That's what's been the really good part about it. In fact, it was my last year's class, and when I asked them what they had found best after the entire year, it was the e-twinning project. That was what gave them the most buzz, really did. Projekty e-twinning mogą dotyczyć naprawdę bardzo różnych zagadnień. W przedszkolach przygoda z chemią. Ogłosiliśmy taki konkurs na projekt związany z Marią Skłodowską-Curie i właśnie jedno z przedszkoli brało udział. I po tym projekcie wszystkie przedszkolaki mówiły, że będą chemikami. Kolory życia, przygody maskotki ulubionej Grovera, szkoły podstawowe też, tematy ekologiczne, tematy matematyczne, szukanie figur geometrycznych. Bardzo fajny projekt realizowany przez bibliotekarza szkolnego Smoki Europy, kiedy dzieci przygotowywały bajki o smokach ze swoich krajów. Tutaj 5 krajów europejskich brało udział w projekcie. Przetłumaczyli te bajki na angielski i potem partnerzy z innego kraju przygotowywali rysunki i razem powstała książeczka elektroniczna właśnie z bajkami o smokach. Inne literackie małe książe czy bajki Szekspira, 5 minut mi zostało, dobrze. Chcę Państwu pokazać przykładowy taki projekt. Chciałabym, żeby nauczycielka sama o nim opowiedziała. Tutaj mam to okienko i teraz pójdzie szybko.
pasją moich uczniów, bawią się tymi narzędziami i również używają ich w domu. Lektura powtarzam. Eksperiencja ekstraordynarzy, Benjamina A. Profesor, Benjamina A. Mungacat, Medycyna Belugry, Abata Galerii May. A Mungacat, Kulisa Rokadów, Szkola, na Akrata Belugry, Misie Karyzy, Szczytowane Kraty. Gdybym miała poradzić coś przyszłym nauczycielom, przyszłym i tunerom, powiedziałabym, nie wahajcie się, od razu się rejestrujcie i zaczynajcie realizację swoich projektów. Powiem Państwu, że tutaj dzieci z drugiej klasy szkoły podstawowej same powiedziały, że chcą realizować właśnie taki projekt o psach, bo nauczycielka miała inne plany. To jest druga klasa szkoły podstawowej, czyli ośmiolatki. Także starsze dzieci też na pewno będą miały pomysły. I szybciutko zbieżam do końca. Dwa portale, polski portal www.etwinning.pl i portal europejski wydawany w 26 językach, więc każdy sobie może ustawić język, w którym będzie wyczytywał te informacje. Wszystkie informacje tam są. Na portalu europejskim można się rejestrować w programie eTwinning. Zaraz po rejestracji nauczyciel dostaje pierwsze narzędzie internetowe. To jest desktop, pulpit nauczyciela, który umożliwia komunikowanie się z całą społecznością eTwinningową, czyli z tymi 200 tysiącami nauczycieli w Europie, a także szukanie partnera do projektu, uzgadnianie z nim, jaki ten projekt będzie, czego będzie dotyczył, jakie będą etapy współpracy. Po takich ustaleniach nauczyciele rejestrują projekt i dostają narzędzie do realizacji tego projektu, czyli TwinSpace. To jest platforma dostępna tylko dla tych nauczycieli i uczniów, bo tu można stworzyć wirtualną klasę, realizujących projekt eTwinningowy. Oczywiście, tak jak Pan wspomniał, GeoGebrę można wykorzystywać, jeżeli będzie to projekt matematyczny. Robić awatary, glockstery, wszystkie narzędzia darmowe, które są w internecie, można wykorzystywać i właśnie efekty tej pracy zamieszczać na TwinSpace. Po realizacji działań, jak to w projekcie, trzeba przeprowadzić ewaluację i najczęściej, jak mówią nasi nauczyciele, że eTwinning to jest taki wirus. Jak się ktoś raz nim zarazi, to potem wchodzi na desktop i szuka kolejnego partnera do kolejnego projektu. Jak wyglądają te pulpity? Ten pomarańczowy to jest desktop, czyli ten pulpit nauczyciela do komunikowania się ze społecznością europejską, a ten niebieski to jest TwinSpace, czyli właśnie ta platforma do realizacji projektu. Tutaj chcę jeszcze wspomnieć, że zawsze dbamy o to, żeby były zachowane prawa autorskie i właśnie poprzez realizację tych projektów uczulamy uczniów na pewne prawidłowe zachowania w internecie. Dane kontaktowe zawsze możecie Państwo znaleźć na portalu. Też są te informacje, a ja już bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy z nami. I pewnie Pani też zaprasza do zadawania pytań, prawda? Oczywiście. Mamy jedno. Ja chciałam zapytać, czy jest taka szansa, żeby szkoła mogła współpracować z organizacją pozarządową, która też pracuje z dziećmi? Nie, to jest tylko program dla szkół. Ale może inspirować, rozumiem, tak, szkoły? Może inspirować, tak. Aha, dobrze. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Jeśli nie, to zapraszam na przerwie.